Witam was w kolejnym odcinku z gry SpongeBob Kanciaste Porty The Cosmic Shape. Więc w ostatnim odcinku udało nam się uratować pana Kraba z świata Dzikiego Zachodu. I w dzisiejszym odcinku udamy się do kolejnego świata uratować kolejną postać. Trochę jak coś, co mogłoby wyjść spod ręki Skalmara, prawda? O tak, on chyba mówił na to... Oj. Jakie to było słowo? Sztuka! Cóż, ja będę mówił na nie Samantha. Okej. Dobra, lecimy tędy. I mamy... portal numer 2. Nie traćcie nadziei! SpongeBob i Patryk śpieszą z pomocą! Dobra. Chodźmy do nowego świata. Zobaczmy, co na nas czeka tym razem. Rozumiem, czemu nazywają je limuzynami. Nazwa musi się ciągnąć. Myślisz, że Sandy tu była? Nigdy nie odniosłem wrażenia, że ma parcie na czerwony dywan. Ale co ja tam wiem? Dobrze, że nałożyłem dziś dodatkową warstwę lakieru Sponge Gloss. Okej. Okay. Jesteśmy w jakimś... Nie wiem, co to w sumie jest za świat. Starczy odrobina. Do końca. A my iść po czerwonym dywanie. I... Ouch! Okej. Możemy się spodziewać, że tutaj będziemy ratować Sandy. Muszę przyznać, totalnie spodziewałabym się zobaczyć w tej roli kogoś... większego. Ale mnie wszyscy wydają się mali. Przepraszam za dużo informacji. To mój pierwszy dzień i jestem taka zdenerwowana. Zdjęcia zaczynają się za minutę i 58 sekund, nie 57 ochnik. Ważne. Po prostu okay. Się pośpiesz. Statystycznie asystenci reżysera przepracowują 0,87 dnia, zanim im się podziękuję. Muszę się bardziej postarać. Biegusiem, tędy! On nie należy do cierpliwych, ani wyrozumiałych, ani miłych. Dobra. Nie wiem, to ma być główny bohater! Rany! Robią nam zdjęcia! Jesteśmy w filmie? O! Czy jestem wystarczająco nadmuchany? Niedawno się dopompowałem. Aha, nie mogę tędy przejść. To idziemy bokiem. Jeszcze więcej galaretki. Okej. Ale to są w sumie te same skrzynki, co były w... Battle for Bikini... Bikini Bottom. Też były właśnie te wybuchające skrzynki. Ciekawe. No i dobra. Pewnie potrzebujemy jakiś kostium. Aj. No i ona po jakimś czasie wybucha, dobra. O, proszę! Dobra. No i te kamienne można tylko właśnie wybuchem zniszczyć. Hej, panie... panie Sponge! Tędy! Tędy proszę! Szybciej! Wszyscy czekają tylko na pan... Co ty tu jeszcze robisz? Proszę udaj się do wyjścia albo zostanę zwolniona! Reżyser na ciebie czeka! Co? Jak udało ci się dotrzeć tu tak szybko? Musiała wepchnąć się w kolejkę, Patryku.
Szczęściara! Okej, okay. Znajdźmy reżysera tego filmu. Wystarczy odrobina! Okej. Okay. Na razie jedyne co znaleźliśmy to kłopot. Dopiero kawał galarety! Póki jest w tej klatce, nic ci nie grozi. Jeszcze więcej galaret! A coś jeszcze za chwilę jest. Albo on z tej klatki wyjdzie, albo ja sam się w niej znajdę. Ała. Pomyłka. Będzie ciekawy. Okej, daję. Okej. Pojedź. Auć. O nie. O nie. Trzeba sprawić, żeby się zaczął kręcić. Auć. Się zaczął kręcić. Albo... Dobra. Rozumiem. Okej. I cyk. Był trochę trudniejszy przeciwnik. Dobra. Wystarczy odrobina. O! Tak. Koniec z odtwarzeniami. Dobra. Lecimy dalej szukać reżysera. Popatrz na te kamery. I tamte kamery. O! Ten facet ma nawet słuchawki. Musieliśmy przenieść się do odległej przyszłości. Że się spóźniłeś. A teraz na pozycję. Skalmar jest reżyserem? On ma wizję, SpongeBob. Ten film to będzie niezły film. Jeszcze więcej galaret? Jakimże to aktorem uraczyły mnie te z agencji. Obiecałem im sztukę. I tak mi odpłacają? Domagałem się bohatera. Nie jakiegoś piankowego pokurcza. Skurczyłeś się, bo za długo moczyłeś się w wannie?
Serwus, panie reżyserze, jestem SpongeBob. Zdjęcia zaczynają się za niedługo. Czy ci pozbawieni kultury plebejusze od castingu nie są w stanie pojąć, że ja pozwalam im być częścią czegoś, co z pewnością zostanie obwołane największą filmową sensacją, jaka kiedykolwiek pojawiła się na morzu? Ale nie upadaj na duchu. Wciąż mam dość talentu, żeby zrobić z ciebie narzędzie niszczycielskiego piękna. Oh, ekstra! W tej scenie musisz przedzierać się przez ulice opanowane. W tej scenie musisz przedzierać się przez ulice i nie wychodź z kadru. Okej. Trochę się cięło. Wystarczy odrobina. O kurde. Bardzo ciekawa sekwencja. Taka właśnie w 2D. Chyba takim... No, coś a la 2D. Okej. Sy. Auć. Masz. Dobra, lecimy dalej. Zostajemy w kadrze. Koniec rozważenia. Ej. O nie. O nie. Okej. Czekajcie, zaczynamy to od nowa. Jakimże to doma... Serw... Trzeci poz... Ale... W tej scenie musisz przedzierać się przez ulice opanowane przez gangi. I nie wychodź z kadru. Dobra. I akcja! Tym razem się uda. Jestem tego pewny. Spotkaj lepka! Okej. Panie reżyserze. Ale dzięki. O nie, o nie. O nie. Ajdź. Trochę się zblokowałem. Dobra. Możemy po prostu iść tu od razu? Dobra. I akcja! Zmienimy. Lećmy. Dobra, słyszę, że...
kolejna właśnie. Większa sekwencja. I zrób to szybciej! A nie! Chciałem zabrać tylko zdrowie. Dobra. Akcja! Podejście czwarte. O, chodź tu. Sy. Okej. Dobra. Idziemy tu. Po prostu pokonaj te kanaretki. Chodź. Okej. Syk. Dobra. I lecimy dalej. Dobra. Trudno, pomijamy galaretę bonusową. Tylko w sumie, żeby to przejść. No, dawaj. I zrób to szybciej. Okej. Ten reżyser wygląda na bardziej zainteresowanego niż skarbu. Dobra. Syk. O nie! Koleżka! Ej! Teraz walną dwa razy. Cyk. Dobra. Teraz raz. I teraz obrotu. Okej. Co tu Kassandra robi? Halo, halo. Okej. O co tu chodzi? Ps, ps. Wow, jaka piękna bańka. Chcę ją przykuć. Nie możesz. To niezniszczalna magia powstała dzięki galarecie, którą zbieracie dla mojej... naszej sprawy. Kassandro, jesteś pewna, że to tu znajdziemy Sandy? Portal przeniósł cię tam, gdzie miałeś się znaleźć. Nie opieraj się woli galaretowersum. Zamiast tego zbierz ją i przynieś do mnie. Poza tym galareta szepnęła, że wykonałeś jakąś pracę zarobkową. Czy twoje kanciaste portki nie tęsknią za światłem reflektorów? Masz rację. Jeśli to jest sposób na uratowanie Sandy i świata, to muszę włożyć w tę rolę całe kanciaste serce. Dzięki, Kassandro. Dokładnie tak. Okej. Musimy wrócić do reżysera. Całe szczęście, że Kassandra nam pomaga. Cóż za bezinteresowna kobieta. No, bardzo bezinteresowna. Wcale nie... Nie ma tutaj żadnego podstępu. Słodka i lepka. A, prawie zadziałało. A! Dobra, ważne.
chyba poszedłem nie tu, gdzie miałem. Albo dobra. Jednak tu, gdzie miałem. Dobra. Tutaj. I tutaj. Dobra. Gdybym chciał zobaczyć biegającego mięczaka, posłuchałbym mojego agenta i reżyserowałbym teraz Wyścigi Mięczaków 2. To jest film karate. Ale chyba muszę pracować z tym, co mam. Zacznijmy od czegoś prostego. Kop karate. Kop karate? X i trójkąt, okej. Zafunduj mu kop karate. O kurde. A teraz, żebyś mógł raz na zawsze udowodnić, że potrafisz wcielić się w wielkiego bohatera karatekę, przygotowałem dla ciebie małe wyzwanie. Bieg po dachach miasta. A teraz wyważ z kopa te drzwi i jazda. Jazda. Powinniśmy zacząć z wykopem. Okej. Mamy drugą szpatułkę. Nadal nie wiem, o co z nimi chodzi. Czy mamy... A, dobra, to jest jakaś operatorka czy ktoś. Dobra, lećmy. O, proszę! Lećmy na parkour po dachach. Parkour, to co uwielbiam. Ale już mi się podoba tu. Syk. No teraz to kurde będzie walka. Te wszystkie bijatyki doprowadzą nas do Sandy. Dobra, wiem. Musimy poczekać na balon. I haja. Dobra. Mogę? Ty to masz serce! Mogłem, ale nie mogłem. Zresztą musiała mnie platforma zblokować, czy coś. No, znowu poczekamy. Okej. No! Co to za jakieś... Galareto Ninja. Te małe wydają się szybkie! I głodne! Tak, to nas łączy. Karate. To znaczy nie szybkość. Ale chyba właśnie jej potrzebujemy, żeby im uciec. Okej. Wykopać mi ich z mojego planu. Okej. Dobra. Czy najpierw trzeba ich... Chodź. Kopa i z pięści. Dobra. Znajdź asystentkę. Dobra. Moja asystentka na ciebie czeka. Zdaje się, że jest jakieś zamieszanie ze wszystkimi paparazzi. Patrzmy jeszcze tu. O, proszę!
No. Hej, mały żółty i gąbczasty! Na planie chowa się wielu paparazzi, którzy chcą zszargać reputację reżysera. Wydaje im się, że coś zwąchali, ale to raczej ich własny zapach. Byłoby naprawdę pięknie, gdybyś mógł odwrócić ich uwagę za pomocą swoich wymyślnych ruchów. Nie oprą się mojemu wdziękowi. Genialne. Dobra, znajdź ukrytych paparazzi. 5. Dobra, zobaczmy. O, proszę! O kurde. Okej. No i pięknie. Okej. Czyli to taka akcja jest. Muzyka w tej grze jest kozacka. A, chyba mówiłem, ale... Myślę, że można o tym wspomnieć jeszcze raz. Dobra. Chyba, że miałem... Możliwe, że miałem stamtąd iść. Dobra. Wróćmy się. Że muszę przejść tu i tu i stąd teraz dalej. Okej. Albo nie. Dobra. Super! Cykaj te fotki. Tęcza! Tak jest. Masz lepszą gwiazdę. Czy tam jakiś reżyser smętny. A dobra. O, proszę! Okej, czyli muszę jakoś się tutaj dostać górą. Dobra, na razie chodźmy tu. Mamy trzeciego. I robimy zdjęcia. Uśmiechnięcie! Robimy zdjęcie! O, udało się. Dobra. Jeszcze dwóch. Jeden jest tu, a drugi jest tam u góry. Dobra. Czyli... Dobra, wchodzimy tam na górę. To chyba był dobry szlak. Przejdźmy te... Przepraszam. Cyk. Spadnijmy. Okej. I teraz tu. I... Cyk. Cyk. Mamy to. Dobra. A pamiętajcie robić tylko od mojego lepszego profilu. O, jaki zadowolony. Dobra. Teraz musimy się jakoś dostać tam. No i nie podciągnąłem się. Dobra. Czyli trzeba znaleźć jakąś inną drogę. To mogę wykopać. Czyli mogę tu wejść. Domyślam się. Mogę to wysadzić. Do punktu. Znaczy galaretki. Dobra. Jesteśmy. Karate kop. Cyk. Jesteśmy. Okay.
No, niezbyt dobre miejsce do ukrycia się. No, ale niech będzie. Dobra. Udało się, panie Sponge! Teraz ochroniarz pana przepuści. Okej. Czy aby na pewno? Spotkaj się z reżyserem Hali. Chyba jakiś koleś pozbył się paparazzi. Możesz już przejść. No, to byłem ja. Wiem! Prawdziwy król karate musi wykazać się kocim refleksem. Czuję, że za moment przyjdzie natchnienie. Znalazłem parobus! Ci, ochotnicy pomogą ci w ćwiczeniu refleks. Kiedy któryś będzie udawał, że ucieka, walnij go. To ich nie zaboli? To prawnie niemożliwe. W umowach mają zapisane, że nie można ich skrzywdzić. To brzmi logicznie. Zaraz, Patryk nie podpisał umowy. Co? No dobrze. Więc nie wal go, jak się pojawi. To dobry test na koncentrację. No ruszaj, marnujemy światło reflektorów. Okej. Muszę rozdawać kipę. Kopy karate ekipie? O, mam nadzieję, że nie zrobię krzywdy. Aha, dobra. Nie, popatrz. Nie. Uwielbiają to. Dobrze, kręcenie filmów to bez wątpienia dziwne zajęcie. Dobra. Cyk. Cyk. Tu, tu, tu. Tu, tu. I tu, dobra. Brawo! W ruchu nie jesteś kompletnie do niczego. A teraz wracaj na ulicę, zaraz zaczną się kolejne zdjęcia próbne. Jazda! Dobra. Ale... Na następne zdjęcia próbne dotrzemy już w kolejnym odcinku. Ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I widzimy się w następnym. Na razie.